Wow, pojemy sobie burgery! Jak można najeść się takim maluszkiem? Nawet nie poczuję jego smaku. A ja mam więcej szczęścia. Mam burgera o standardowej wielkości. O rany! A ja jestem największą szczęściarą. To nie taki zwykły burger. To król wszystkich burgerów. Dziewczyny, nie patrzcie w moją stronę. Ten burger jest mój i tylko mój. Alice, zaczynaj od swojego maluszka. Nie mam wyjścia. Nawet nie wiem, jak mogli zrobić tak małego burgera z tak małych składników. Mam pomysł. Trzeba sprawić, by był jak najsmaczniejszy. Troszkę keczupu na pewno nie zaszkodzi. Można jeść. Było pyszne, mimo że bardzo mało. Brittany, teraz twoja kolej. Z chęcią, bo właśnie zgłodniałam. Tylko spójrzcie na tego burgera. Jest taki duży i soczysty. Nie mogę się doczekać, żeby go zjeść. O tak, jest niesamowity. Dawno nie jadłam nic smaczniejszego. Jest nawet zbyt soczysty. Pobrudziłam sobie ręce, ale nie szkodzi. To moja szansa. Kurczę, szczęście było tak blisko. Mogłeś się podzielić z koleżanką. Ej, nie dość, że jesteś chciwuską, to jeszcze pobrudziłaś mi buzię. Uff, jestem pełna. Mabel, tylko ty zostałaś. Dobrze, jak mam to zjeść? Jest taki duży, że nie dam rady go tak po prostu ugryźć. Jest tylko jeden sposób. Muszę ukroić sobie kawałek o odpowiednim rozmiarze. Czuję się, jakbym jadła torta, nie burgera. Jak to wszystko pysznie pachnie. Czas spróbować. Po co ci taka porcja? Lepiej się podziel. Nie ma mowy. Chciwuska. Ale nie szkodzi. Zobaczymy, jak ci posmakuje burger z sosem Tabasco. Dziwne, kto to? Jaka ona jest naiwna. Gotowe. Chyba mi się wydawało. Dobra, pora kontynuować jedzenie burgera. Ojej. O, co się z nim stało? Jest mi tak gorąco. O nie. Wow, to dopiero show. Nie dość, że Mabel nauczyła się zionąć ogniem, to jeszcze spaliła sobie całego burgera. Co w tym takiego zabawnego? Został mi tylko popiół. Banany? Uwielbiam banany. Są nie tylko pyszne, ale i zabawne. Mój wygląda jak wąsy. A ja mam gigantycznego banana. Nigdy wcześniej takiego nie widziałam. A ja mam malutkiego. Bez szkła powiększającego nie da rady go zobaczyć. Chociaż taki banan ma swoje plusy. Ma mało skórki. Zresztą i tak liczy się smak. No to spróbujmy mojego malucha. A tego już nie potrzebuję. Jak on pysznie pachnie. To jest niesamowite. Niewiarygodnie pyszne. Palce lizać. Mabel, jedz to szybko, spodoba ci się. Nie wątpię. Naprawdę chcę zjeść tego banana. Ale wstrzymam się z tym. Najpierw pokroję go na małe kawałki. A następnie dodam troszkę pianek marshmallows. Na każdy kawałek banana kładę po jednej piance. Ale to jeszcze nie wszystko. Teraz podpiekę te pianeczki, żeby wyszło coś naprawdę pysznego. Myślę, że wystarczy. Pozostało położyć na wierzchu kolejny kawałek banana. I wyszły mi mini burgery z bananem i piankami marshmallows. Myślę, że to nawet brzmi smacznie. O tak, jestem zachwycona. Dawno nie jadłam czegoś tak dobrego. Idealne połączenie. Aż nie można się oderwać. Skończyłam.
Elis, zostałaś tylko ty i twój gigantyczny banan. No nareszcie. Dobrze. Najpierw pozbędę się tej skórki. Na pewno nie będzie mi potrzebna. Następnie sprawię, że mój banan będzie jeszcze smaczniejszy, gdy poleję go różnymi słodkimi syropami. Tylko spójrzcie, jak apetycznie to wygląda. No i ostatni. Czekoladowy. Właśnie tak. No to można jeść. Mam naprawdę dobre przeczucia. Dziewczyny, to naprawdę jest nierealnie pyszne. Szkoda, że nigdy tego nie spróbujecie. Wiesz co, jakoś nie mamy ochoty. Szkoda, że nie widzisz swojej buzi. Nie wyglądasz zbyt dobrze. Po prostu mi zazdrościcie. Jestem już zmęczona tym jedzeniem. Chyba troszkę przesadziłam, ale było super. Właśnie widzimy. O rany! Ciasteczko z wróżbą. Wow, nigdy wcześniej nie widziałam tak dużego. I takiego małego jak u Mabel też nie. No nie wiem, dla mnie wygląda zwyczajnie. Szkoda tylko, że w tak małym ciasteczku nie zmieści się żadna wróżba. Ojej, chyba się pomyliłam. Coś tu jest. Ciekawe, co tam jest w środku. Snickers? Co to znaczy? Dziewczyny, macie jakiś pomysł? A co tam jest narysowane? Snickers? Nie mam pojęcia. Ciekawe. O rany! Wróżba się właśnie spełniła. Tylko spójrzcie, Snickers był na karteczce, a teraz mam go w swoich rękach. Takie przepowiednie to ja lubię. Nie tylko dostałam ciasteczko, ale też mój ulubiony batonik. Pyszny. Elis, teraz twoja kolej. Dobra, zastanawiam się, co mnie czeka. Och, nie da rady tego ugryźć. No trudno, będę musiała to pokruszyć. A ja! Udało się. A oto i moja wróżba. Zobaczmy, co tam jest. O rany! Ale super! Cała paczka cukierków Skittles. Takie niespodzianki są niesamowite. Co? I to wszystko? Jeden cukierek? O nie! Myliłam się! Czeka mnie wręcz lawina cukierków! Ale odlot! Tyle Skittlesów i wszystkie są moje! Super! Rewelacja! Dlaczego tylko twoje? Myślę, że wystarczy dla wszystkich. Ojej, Elis, a co ty masz na twarzy? Nie, chyba nie zjem tych cukierków. Nie chcę dodać cukierkowej wysypki. Dobrze, lepiej sprawdzę, jaka wróżba kryje się w moim gigantycznym ciasteczku. Tylko to nie jest takie łatwe do zrobienia. Przyda mi się dodatkowa pomoc. I wiem jaka. Młotek będzie idealny. O tak, w końcu dowiem się, co mnie czeka. Mam nadzieję, że tu będzie coś pyszniejszego niż u dziewczyn. Hurra! To Nutella! Uwielbiam ją, zwłaszcza malinową. No i gdzie ona jest? Czekam! O nie! Nie pomyślałam o tym, że krem będzie się lał prosto na moją głowę. Fujka! Teraz Skittlesy na mojej twarzy nie wyglądają już tak odpychająco, prawda? Tak, ale co poradzić? Przynajmniej teraz mogę jeść ciastka, maczając je w Nutelli. Chyba nic więcej do szczęścia nie potrzeba. Naprawdę pyszniutkie. Lecimy. Sam dostał zwykłą porcję Coca-Coli. A Quentin ma ogromną butelkę. Tylko biedna Wednesday ma najmniejszą buteleczkę ze wszystkich. Ale nie szkodzi, na pewno będzie bardzo smaczna. Z czego się śmiejecie? To butelka coli wielkości waszego mózgu. Spokojnie, chłopaki. Chcę tylko otworzyć moją butelkę. Gotowe.
Ale czemu kola nie leci? Aha! To słodki żel o smaku coli. Całkiem smaczny. Chcę go jak najszybciej zjeść. Naprawdę to jest takie dobre? Oto i ostatnia kropla. Tego już więcej nie potrzebuję. Sorry, Sam, zapomniałam, że tu jesteś. Możesz kontynuować. No i będę kontynuował. Dobra, teraz przetestujemy te słodycze. Ale odlot. Przypomina miód, ale o smaku coli. Naprawdę nie można się oderwać. Ale super. Co za pyszności. Skończyło się? No trudno. Ej, puść mnie, butelko. Wow, pierwszy raz widzę, żeby Wednesday tak się śmiała. Wydawało wam się. Jak się tego pozbyć? Może użyję drugiej ręki. O, udało się. A resztki można zlizać. Sam, jesteś taki zabawny. Teraz moja kolej. Najpierw pozbędziemy się nakrętki. I naciskamy. Gdzie jest żel? Muszę jeszcze mocniej nacisnąć. Kurczę, to nie idzie. Wednesday, możesz pomóc ze swoimi fajnymi, niebezpiecznymi sprzętami? Wiedziałam, że poprosisz o pomoc, więc już zrobiłam swoje. O nie, zaraz spadnę! Auć! Polecam się. Kurczę, teraz cały się kleje. Wednesday, dlaczego stoisz nade mną z workiem piór? Nie, nie rób tego! O rany! Będę wyglądał jak kurczak. Niczego nie zjadłem, a teraz jestem pokryty piórami. Do bani. Sam ma malutką Nutellę. A co mają inni? Wow, Quentin dostał cały słoik Nutelli. A Wednesday ma słoik gigant. Tego czekoladowego kremu starczy na rok. Zacznijmy od najmniejszej porcji. Nie ma mowy. Mam już świetny pomysł. Muszę przeprowadzić dokładne obliczenia, żeby go zrealizować. Kilka sekund i mój szkic jest gotowy. Planuję zrobić wielkiego tosta z Nutellą. Rączka, pilnuj słoika, ja pójdę załatwić kilka spraw. Poszła sobie. Sam myślisz o tym, co ja? Zaraz zjemy tę ogromną... O, rączka, chcieliśmy tylko spojrzeć. Już, już oddalamy się od słoika. Skoro nie można zjeść dużej Nutelli, to jest powód, żeby zjeść małą. Zaraz spróbuję. O tak, palce lizać. Wydaje mi się, że jest nawet lepsza niż zwykła. Co, już jej nie ma? Szybko się skończyła. Dobra, Sam, lepiej obserwuj, jak ja będę jeść Nutellę. Ej, a czemu ten słoik się nie otwiera? O matko! Wednesday, a możesz mnie tak nie straszyć? Wykonałem najtrudniejszą pracę. Rączka, potrzebuję cię na chwilę. Dzięki. No dobra, przechodzimy do najlepszej części. To wygląda niesamowicie pysznie. A smakuje rewelacyjnie. Mógłbym jeść Nutellę na śniadanie, obiad i kolację. Po prostu palce lizać. Tam jeszcze trochę zostało. O nie! Moja ręka utknęła. Głupi słoik. Wednesday, pomocy! Z przyjemnością. Dokąd uciekasz, Quentin? Poradzę sobie. To było takie proste. Dzięki, stary. O, Wednesday, nie potrzebuję twojej pomocy, widzisz? Szkoda. Pora użyć mój niesamowity wynalazek współczesności. Ta maszyna pomoże mi równomiernie wylać Nutellę na tosta. Rączka, pozwalam ci pociągnąć za sznurek. O tak, nadszedł moment, na który tak długo czekałam. Moja maszyna działa. Co? Sama to zrobiłaś? Czy jest jakiś sposób, żeby znaleźć się na miejscu tego tosta? Jeśli zniknie choć kropla mojej Nutelli, to będziecie mieć przechlapane. A teraz muszę ocenić pierwszego tosta.
Tak, to jest naprawdę to, czego potrzebowałam. To jest pyszne. Chcecie popsuć mi apetyt? No to wam się udało. Dobra, weźcie tosty, ale tylko po jednym. Dzięki, Wednesday! No! Jaka mała porcja ostrego makaronu. Wednesday ma nieco większą porcję i chyba lubi ostre. A porcja sama wygląda przerażająco. To wszystko tak na serio? Sam, spadaj z mojego ramienia. Quentin, zaczynaj. No dobra, spróbujmy. Ogólnie nie przepadam za ostrymi przyprawami, ale tu jest tak mało makaronu, że może nic nie poczuję. Och, to było mocne. Ale muszę z tym skończyć raz na zawsze. Ojej, czuję się, jakby mi ktoś rozpalił ognisko w buzi. Zjadłem. Kto następny? Skoro sam jeszcze śpi, to mogę ja. Lubię ostre. Makaron można nie tylko jeść, ale użyć do zrobienia rytuału. Musimy przecież obudzić sama. Okej, troszkę magii wudu. Rytuał jest już przygotowany. Pozostało tylko zapalić świece, ale to łatwe. Trzeba tylko zjeść troszkę makaronu, połączę przyjemne z pożytecznym. O tak, uwielbiam to uczucie palenia w środku. Myślę, że to wystarczy. Można podpalać świeczki. Idealnie. A teraz najlepsze. Poleję lalkę sama wodą, żeby się ocknął. O matko! Co się dzieje? Skąd tu się wzięła woda? Wystarczy! Co tu się stało? Dlaczego niczego nie pamiętam i jestem cały mokry? Trzymaj sam, to dla ciebie. Możesz zaczynać. Dobra, nic już nie poradzę. O! Przyszedł mi do głowy fajny pomysł. Będę jadł makaron i od razu gasił pożar w buzi. Muszę spróbować, czy to naprawdę jest takie ostre. Tak, jest bardzo ostre. Gaszę, gaszę, gaszę! Uf, już lepiej. Mogę kontynuować. O rany, jak to pali! Matko! Ja płonę! Co? Woda się skończyła? O nie! I co mam robić? To koniec! Niezły huk! I sam znowu stracił przytomność. Ale wiemy, że Wednesday znowu przywróci go do żywych. Jakie słodkie małe lody dostała Wednesday? Sam dostał średnią porcję. A Quentin? Tak, dostał ogromne wiadro lodów. Nigdy wcześniej takiego nie widziałam. O co wam chodzi? Tak, Wednesday ma najmniejsze wiaderko. Nie ma się z czego śmiać. Ależ oni są głupi. Nie wiedzą, że mam tu niespodziankę. Tchórze, to nie jest trumna dla was. Trzymam w niej moje ulubione smakołyki. Na przykład te wspaniałe robaczki. Quentin, chciałbyś spróbować? Dobra, zaryzykuję. O, to żelkowe robaczki. Rewelka. Wiedziałam, że ci się spodoba. Teraz muszę udekorować mojego truskawkowego loda tymi okropnie smacznymi żelkami. Zrobię fryzurę z robali. I dodam żelkowe oczy. Wyszedł mi zabawny potworek, którego zaraz zjem. Wybacz, wyglądałeś bardzo smakowicie. To było bardzo dobre, ale zrobiło się jakoś zimno. Mam nawet mroźny oddech. Powiało od ciebie chłodem, Wednesday. Dlatego lepiej się ubiorę. Tak będzie o wiele lepiej. Jestem gotowy, żeby coś zjeść. O tak, moje lody truskawkowe są niesamowite. Chcę ich jeszcze i jeszcze. Co za uczta. Nie można się zatrzymać. Wednesday, czy z samym na pewno wszystko w porządku? Tak, u mnie wszystko jest wspaniale. Skończyłem.
Bo czymś takim się boję. Dobra, wiem jak zjeść lody i nie zamarznąć. Muszę je całkowicie rozpuścić. Pomogą mi w tym moje suszarki do włosów. Dzięki nim z moich lodów zrobiłem odlotowy truskawkowy koktajl. Super, ale słomki nie potrzebuję. Będę pić prosto z wiaderka. O ludzie, to jest niesamowicie pyszne. Dlaczego nigdy nie jadłem takich lodów? Wiaderko jest puste, a ja się tylko troszkę pobrudziłem. Quentin, jesteś pewny, że tylko troszkę, ale to było zabawne. Kurczę, mam najmniejszą puszkę Fanty. Czy ona jest w ogóle prawdziwa? A ja mam trochę więcej szczęścia, mam standardową puszkę. O rany. No właśnie, ja dostałam ogromną puszkę Fanty. Jest tu nawet uroczy kranik. Ja zacznę. Mam najmniejszą puszkę, więc wypiję ją szybko. Jeśli uda mi się ją otworzyć. A co jeśli ją nacisnę? O, super! Łapię! Kilka kropel i koniec? No to skończyłam. Kto następny? Teraz ja. Najtrudniejszym zadaniem nie jest picie, a otwarcie puszki Fanty. Kurczę, coś takiego mogło się tylko mi przytrafić. I jak ja mam teraz to otworzyć? Może postukam? Spróbuję zębami. O, coś idzie! Udało się! Dziękuję rodzicom za mocne zęby. Teraz mogę delektować się moją Fantą. Jest pyszna! Sophie, co tak siedzisz? Możesz kontynuować. Naprawdę? Super! Fajnie, że w tej ogromnej puszce mam taki kranik. Mogę nalać Fantę gdzie tylko chcę. Na przykład do tej szklanki. Ojej, no co tak długo? Dobra, póki Fanta się nalewa, to można popuszczać bańki. Ale ładnie. Jeszcze nie? No dobra, to się chwilę pobawię. A teraz? Też nie. Szklanka nie napełniła się nawet do połowy? Dosyć tego, zwiększy ciśnienie. Ojej. Chyba tego pożałuję. Aj! Dziewczyny, uważajcie na fale Fanty! Zaraz zastawię tę dziurę. Nie wiem tylko, czy wytrzymam tak długo. Ale Fanta jest pyszna. O, zatrzymało się. Jest tam więcej? Nie? Wypiłam wszystko! Super! Tym razem mamy dla dziewczyn rożki z lodami. Widzę radość Tiny. Dostała największego. A co ma Candy? Klasyczny rożek, też super. Niestety Sophie tym razem nie miała tyle szczęścia. Taki malutki rożek, że trudno go nawet zobaczyć. Sophie to przegryw! Chyba ty! Sophie sugeruje odłożyć szkło powiększające, ponieważ twoje lody właśnie atakują promienie słońca. O nie, już za późno. Lody znikają w oczach. O nie, mój mały rożek z lodami. Kurczę, lody się prawie roztopiły. Ale i tak było pyszne. Candy, twoja kolej. Z przyjemnością. Tylko ja podejdę do tego w twórczy sposób. Przebiorę się za szefową kuchni i zrobię najpiękniejszy i najsmaczniejszy rożek na całym świecie. Teraz dodamy bitą śmietanę. Słodką posypkę. Kilka paluszków poki. I trochę czekolady. Gotowe! Brawo! A teraz czas na degustację. Truskawki są pyszne, a lody są po prostu wspaniałe. O, tak. Nie patrzcie tak na mnie. Nie podzielę się. Moja kolej, tak? Nareszcie. Uwielbiam lody, zwłaszcza truskawkowe. No co za pyszności. To najlepszy dzień w moim życiu. Nigdy nie widziałam, żeby ktoś tak śmiesznie jadł lody. Ojej, a teraz jest jeszcze śmieszniej. Dziewczyny, utknęłam! Zdejmijcie ze mnie tego wafelkowego rożka! Jak się czujesz?
troszkę zamarzłam. Wiem, co nam pomoże. Candy, trzymaj topór. Uda ci się. Widzisz, Candy? To działa. Dzięki, dziewczyny. Wow, czy to pianka? Ale super. Sophie dostała zwykłą piankę, a Tina super małą. Nie martw się, jestem pewna, że i tak jest pyszna. Ojej, Candy, nie wiedziałam, że istnieją takie gigantyczne pianki. Kto zacznie? Ja. Szybko poradzę sobie z taką małą pianką. O nie. Dokąd to? Stój! Jak to? Spadła prosto do śmieci. Ale nie szkodzi, zaraz cię wyciągnę. Fuj, jest taka mała i taka brudna. Dobra, wyczyszczę ją szmatką. Użyję pensety. No i porządnie wyszczotkuję. A na koniec przetrę sprayem antybakteryjnym i gotowe. Patrzcie, wygląda nawet lepiej niż wcześniej. Pyszne. Kto następny? Ja. W końcu mogę zjeść tę piankę i zrobię to w najbardziej tradycyjny i prosty sposób. Włożę ją do kakao. Wow. Nasiąkła kakao i teraz jest duża i pyszniutka. Widzicie, jak mi to fajnie wyszło? Chwila. Skoro to działa, to potrzebuję większego kubka kakao. Ciekawe, czy tym razem nasiąknie. O rany! Moja pianka o smaku kakao zrobiła się jeszcze większa. Dziewczyny, spójrzcie! Mam teraz największą piankę ze wszystkich. Super, co? Jaka ciężka! Ojej! Nie! Ale jak to? Pianka znowu jest malutka, a ty cała brudna. Nie szkodzi. I tak jest pyszna. Po wszystkim, Candy, możesz jeść swojego giganta. No wreszcie! Ta pianka jest taka zabawna. Tak śmiesznie się trzęsie. Dość zabawy, czas jeść. To jest niesamowicie pyszne. Dlaczego się śmiejecie? O nie! Cały mój makijaż jest na piance! Ale zaraz wróci na swoje miejsce. Hop i gotowe! Jak wam się podoba? Nie chcę cię denerwować, ale... O nie! Mój perfekcyjny makijaż jest zrujnowany! I to wszystko przez jakąś głupią piankę. Uwielbiam pankejki! A ja dostałam najmniejszą porcję pankejków na świecie... I ogromny słoik miodu. A ja mam średnią porcję pankejków i miodu. A ja dostałam ogromne pankejki. I tylko super mały słoiczek miodu. Jak to? Dziewczyny, mogę być pierwsza? Świetnie. Naleję na pankejki trochę miodku. Myślę, że tyle wystarczy. Pyszne. Dobra, tylko gdzie są moje placuszki? O, tutaj są. Chodźcie do mnie. Szczerze mówiąc, nie czuję nic poza miodem. Ale i tak to jest smaczne. Palce lizać. W sumie mogę je oblizać. Kto tam następny? Ja! Dobrze, teraz polejemy miodem moje pankejki. Ojej, jakie to apetyczne. Wyleję cały słoiczek od razu. A teraz zjem. Ej, dlaczego się nie odklejają? To dziwne. No dobra, nic z tym nie zrobię. Będę jadła w ten sposób. I tak jest pyszne. Uwielbiam pankejki. Dlaczego robicie takie miny? To jest takie dobre. Oj, chyba się przykleiłam do talerzyka. Co robić? Aj, odkleiłam się, super, bo już się bałam, że będę tak chodzić. Tina, teraz ty. No w końcu.
Zaraz będę się delektować tymi ogromnymi pancake'ami. Ten słoiczek miodu jest zdecydowanie za mały, ale to lepsze niż nic. Nalewam miodek. Co? To wszystko? Okej, spróbuję go rozsmarować wałkiem po pancake'ach. Wygląda lepiej. A teraz próbuję. Tylko jak się do nich dobrać? Wiem. Przełożę je na obrotową paterę do tortu. Teraz mogę je zjeść szybko i z łatwością. Ej, a możesz być ostrożniejsza? Dziewczyny, miałyście rację. Pancake'i są pyszne. Nawet bez dużej porcji miodu są smaczne. Skończyłam. Co się stało z waszymi twarzami?